Objawienie świętego Jana Apostoła, rozdział pierwszy. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce, a on to ukazał i posłał przez swojego anioła swemu słudze Janowi, który poświadczył słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa i wszystko, co widział. Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych i władcą królów ziemi, temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią. I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili, i będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak. Amen. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Ja, Jan, który też jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa. Znalazłem się w zachwyceniu ducha w dniu pańskim i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby, który mówił: ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów, które są w Azji, do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie, a gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników, a pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód. W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy. Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący, a byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci. Napisz to, co widziałeś i co jest i co ma się stać potem. Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce, i siedmiu złotych świeczników jest taka. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników, które widziałeś, to siedem kościołów. Rozdział drugi. Do anioła kościoła w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Znam twoje uczynki, twoją pracę i twoją cierpliwość, i wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i pokutuj, i spełniaj pierwsze uczynki, a jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. A do anioła kościoła w Smyrnie napisz: to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo,
lecz jesteś bogaty, i bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nim nie są, ale są synagogą szatana. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie znosić ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci. A do anioła kościoła w Pergamonie napisz: to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Znam twoje uczynki i wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mojego imienia i nie wyparłeś się mojej wiary nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan. Ale mam nieco przeciwko tobie, że masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balaama, który uczył Balaka, jak doprowadzić do upadku synów Izraela, żeby jedli ofiary składane bożkom i uprawiali nierząd. Podobnie masz i tych, którzy trzymają się nauki Nikolaitów, czego nienawidzę. Pokutuj, a jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i będę walczył z nimi mieczem moich ust. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Temu, kto zwycięży, dam jeść z manny ukrytej i dam mu kamyk biały, a na kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je otrzymuje. A do anioła kościoła w Tiatyrze napisz: to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a jego stopy podobne są do mosiądzu. Znam twoje uczynki i miłość, i służbę, i wiarę, i twoją cierpliwość, i twoje uczynki, i wiem, że ostatnich rzeczy jest więcej niż pierwszych. Ale mam nieco przeciwko tobie, że kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd i jedli ofiary składane bożkom. I dałem jej czas, aby pokutowała ze swego nierządu, ale nie pokutowała. Oto rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, w ucisk wielki, jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków. A jej dzieci porażę śmiercią i poznają wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według waszych uczynków. Wam zaś i pozostałem w Tiatyrze, którzy nie mają tej nauki i którzy nie poznali, jak mówią, głębin szatana, oświadczam, nie nałożę na was innego brzemienia. Trzymajcie się jednak tego, co macie, aż przyjdę. Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami i będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak i ja otrzymałem od mego ojca. I dam mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Rozdział 3. A do anioła kościoła w Sardes napisz: to mówi ten, który ma 7 duchów Boga i 7 gwiazd. Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. Bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie uznałem bowiem twoich uczynków za doskonałe przed Bogiem. Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś, i strzeż tego i pokutuj. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. Lecz masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat, będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni. Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymarzę jego imienia z księgi życia, lecz wyznam jego imię przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. A do anioła kościoła w Filadelfii napisz: to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie, zamyka i nikt nie otworzy. Znam twoje uczynki, oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc,
Jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mego imienia. Oto dam ci ludzi z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i pokłonią się przed twoimi nogami i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Oto przyjdę wkrótce, trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. A do anioła kościoła w Laodycei napisz, to mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam twoje uczynki, nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał, i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę, bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Rozdział 4. Potem zobaczyłem, a oto drzwi były otwarte w niebie, a pierwszy głos, który słyszałem, jakby trąby mówiącej do mnie, powiedział: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz znalazłem się w zachwyceniu ducha, a oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś siedział. A ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a dokoła tronu była tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. Wokoło tronu były 24 trony. Na tronach widziałem siedzących 24 starszych, ubranych w białe szaty, a na ich głowach złote korony. Z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, a przed tronem paliło się 7 ognistych pochodni, które są 7 duchami Boga. Przed tronem było też morze szklane, podobne do kryształu, a pośrodku tronu i wokoło tronu były 4 stworzenia, pełne oczu z przodu i z tyłu. Pierwsze stworzenie podobne było do lwa, drugie stworzenie podobne do cielca, trzecie stworzenie miało twarz jakby ludzką, a czwarte stworzenie podobne było do lecącego orła. Każde zaś z tych 4 stworzeń miało po 6 skrzydeł dokoła, a wewnątrz były pełne oczu i bez odpoczynku dniem i nocą mówią: święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, ten, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy stworzenia oddawały chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upadło 24 starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli trwa i zostało stworzone. Rozdział 5. I zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na zewnątrz, opieczętowaną 7 pieczęciami. I zobaczyłem potężnego anioła wołającego donośnym głosem:
Kto jest godny otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? Ale nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej zajrzeć. I bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny, aby otworzyć i czytać księgę i do niej zajrzeć. Wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie: Nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i złamać siedem jej pieczęci. I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał baranek jakby zabity, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Boga posłanymi na całą ziemię. Wtedy on podszedł i wziął księgę z prawej ręki zasiadającego na tronie. A gdy wziął księgę, cztery stworzenia i 24 starszych upadło przed barankiem, a każdy z nich miał harfę i złote czasze pełne wonności, którymi są modlitwy świętych. I śpiewali nową pieśń. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami i będziemy królować na ziemi. Zobaczyłem też i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i stworzeń i starszych, a liczba ich wynosiła 10 000 razy 10 000 i 1000 000, mówiących donośnym głosem: Godzien jest baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery stworzenia mówiły: Amen. A 24 starszych upadło i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków. Rozdział 6. I zobaczyłem, gdy baranek otworzył pierwszą z pieczęci, i usłyszałem pierwsze z czterech stworzeń mówiące jakby głosem gromu: Chodź i zobacz. I zobaczyłem, a oto biały koń, ten zaś, który na nim siedział, miał łuk, i dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, żeby zwyciężać. A gdy otworzył drugą pieczęć, usłyszałem drugie stworzenie mówiące: Chodź i zobacz. I wyszedł inny koń, rudy, a temu, który na nim siedział, pozwolono odebrać ziemi pokój, aby ludzie zabijali się nawzajem, i dano mu wielki miecz. A gdy otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem trzecie stworzenie mówiące: Chodź i zobacz. I zobaczyłem, a oto koń czarny, ten zaś, który na nim siedział, miał w swojej ręce wagę. I usłyszałem głos pośród czterech stworzeń mówiący: Miara pszenicy za grosz i trzy miary jęczmienia za grosz, a nie krzywdź oliwy i wina. A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego stworzenia mówiący: Chodź i zobacz. I zobaczyłem, oto koń płowy, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim, i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem i zarazą i przez zwierzęta ziemi. A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu Słowa Bożego i świadectwa, które złożyli, i wołały donośnym głosem: Jak długo jeszcze, Panie Święty i Prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze przez krótki czas, aż dopełni się liczba ich współsług i braci, którzy mają zostać zabici, jak i oni. I zobaczyłem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew. Gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca niedojrzałe figi, gdy potrząśnie nim gwałtowny wiatr. I niebo ustąpiło jak zwój zrolowany, a każda góra i wyspa ruszyły się ze swoich miejsc, a królowie ziemscy i możnowładcy i bogacze
i wodzowie, i mocarze, i każdy niewolnik, i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich i mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu i któż może się ostać? Rozdział 7. Potem zobaczyłem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. I zobaczyłem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i zawołał donośnym głosem do czterech aniołów, którym pozwolono wyrządzać szkodę ziemi i morzu: nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela, z pokolenia Judy 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Rubena 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Gada 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Asera 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Neftalego 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Manassesa 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Symeona 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Lewiego 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Izachara 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Zebulona 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Józefa 12 tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Benjamina 12 tysięcy opieczętowanych. Potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, który stał przed tronem i przed barankiem, ubrani w białe szaty, a palmy w ich rękach. I wołali donośnym głosem: zbawienie należy do naszego Boga, zasiadającego na tronie, i do baranka. A wszyscy aniołowie stali dokoła tronu i starszych i czterech stworzeń i upadli przed tronem na twarze i oddali pokłon Bogu, mówiąc: amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła naszemu Bogu na wieki wieków, amen. A jeden ze starszych odezwał się do mnie tymi słowy: kim są ci, którzy są ubrani w białe szaty i skąd przybyli? Odpowiedziałem mu: panie, ty wiesz. I powiedział do mnie: to są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Boga i służą mu we dnie i w nocy w jego świątyni, a zasiadający na tronie osłoni ich sobą jak namiotem. Nie zaznają już głodu ani pragnienia, nie porazi ich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Rozdział 8. A gdy otworzył siódmą pieczęć, nastała w niebie cisza na około pół godziny i zobaczyłem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę. Dano mu wiele kadzideł, aby je ofiarował z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu, który jest przed tronem. I dym kadzideł z modlitwami świętych wzniósł się z ręki anioła przed Bogiem. Anioł zaś wziął kadzielnicę, napełnił ją ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię. I nastąpiły głosy, i gromy, i błyskawice, i trzęsienie ziemi. A siedmiu aniołów, którzy mieli siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić. I zatrąbił pierwszy anioł, i powstały grad i ogień zmieszane z krwią. I zrzucono je na ziemię, i spłonęła trzecia część drzew, spłonęła też cała zielona trawa. I zatrąbił drugi anioł, i jakby wielka góra płonąca ogniem została wrzucona w morze, i trzecia część morza zamieniła się w krew. I zginęła w morzu trzecia część żywych stworzeń, i trzecia część statków uległa zniszczeniu. I zatrąbił trzeci anioł, i spadła z nieba wielka gwiazda,
płonąca jak pochodnia i spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy brzmi Piołun i trzecia część wód zamieniła się w Piołun i wielu ludzi umarło od tych wód, bo stały się gorzkie. I zatrąbił czwarty anioł i rażona została trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, także zaćmiła się trzecia ich część i dzień przez jedną trzecią swoją część nie jaśniał, podobnie i noc. I zobaczyłem i usłyszałem jednego anioła lecącego środkiem nieba, który mówił donośnym głosem: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi z powodu pozostałych głosów trąb, trzech aniołów, którzy mają zatrąbić. Rozdział 9. I zatrąbił piąty anioł i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz do studni otchłani. I otworzyła studnię otchłani i wzbił się dym ze studni, jakby dym wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu studni. A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają skorpiony ziemskie. I powiedziano jej, żeby nie wyrządzała szkody trawie na ziemi, ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. I dano jej nakaz, aby ich nie zabijały, lecz dręczyły przez 5 miesięcy, a ich cierpienia były jak cierpienia zadane przez skorpiona, gdy ukąsi człowieka. I w owe dni ludzie będą szukać śmierci, lecz jej nie znajdą i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. A szarańcza z wyglądu była podobna do koni przygotowanych do boju, na ich głowach jakby korony podobne do złota, a ich twarze jakby twarze ludzkie. I miały włosy jakby włosy kobiece, a ich zęby były jak u lwów. Miały też pancerze jakby z żelaza, a szum ich skrzydeł jakby odgłos wielokonnych rydwanów pędzących do boju. I miały ogony podobne do skorpionów, a żądła były w ich ogonach. I dano im moc wyrządzania ludziom szkody przez 5 miesięcy. Mają nad sobą króla anioła otchłani, którego imię po hebrajsku brzmi Abaddon, a po grecku Apollyon. Jedno biada minęło, a oto jeszcze dwa biada potem nadchodzą. I zatrąbił szósty anioł i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: uwolnij czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufrat. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, przygotowani na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok, aby zabić trzecią część ludzi. A liczba wojsk konnych wynosiła 200 milionów, bo usłyszałem ich liczbę. I tak zobaczyłem w widzeniu konie i tych, którzy na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki, a głowy koni były jak głowy lwów, a z ich pysków wychodził ogień, dym i siarka. A od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi od ognia, dymu i siarki, które wychodziły z ich pysków. Moc bowiem tych koni jest w ich pyskach i w ogonach, bo ich ogony są podobne do węży, które mają głowy i nimi wyrządzają szkody. A pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici przez te plagi, nie pokutowali od uczynków swoich rąk, tak by nie oddawać pokłonu demonom i bożkom złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie pokutowali od swoich morderstw, ani od swoich czarów, ani od swego nierządu, ani od swoich kradzieży. Rozdział 10. I zobaczyłem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, ubranego w obłok, nad jego głową była tęcza, jego twarz jak słońce, a jego nogi jak słupy ognia. W swojej ręce miał otwartą książeczkę i postawił prawą nogę na morzu, a lewą na ziemi. I zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew, a gdy zawołał, 7 gromów odezwało się swoimi głosami. A gdy 7 gromów przemówiło swoimi głosami, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos z nieba,
którym mówił do mnie: zapieczętuj to, co mówiło siedem gromów, i nie pisz tego, a anioł, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł swoją rękę ku niebu i przysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię i to, co na niej, i morze i to, co w nim, że czasu już nie będzie. Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił swoim sługom prorokom. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu przemówił do mnie: idź, weź tę otwartą książeczkę, która jest w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Podszedłem więc do anioła i powiedziałem mu: daj mi tę książeczkę. I powiedział do mnie: weź ją i zjedz, a spowoduje gorycz w twoim brzuchu, lecz w twoich ustach będzie słodka jak miód. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w moich ustach słodka jak miód, lecz gdy ją zjadłem, mój brzuch napełnił się goryczą. I powiedział do mnie: musisz znowu prorokować przed wieloma ludami, narodami, językami i królami. Rozdział 11. I dano mi trzcinę podobną do pręta, i stanął anioł, mówiąc: wstań i zmierz świątynię Boga i ołtarz oraz tych, którzy w niej oddają pokłon. Lecz dziedziniec zewnętrzny świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż został dany poganom, i będą deptać święte miasto przez 42 miesiące. I dam władzę dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować przez 1260 dni, ubrani w wory. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Bogiem ziemi. A gdy ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli więc ktoś chciałby ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Oni mają władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, aby je zamieniać w krew i porazić ziemię wszelkimi plagami, ilekroć zechcą. A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich i zabije ich. A ich zwłoki będą leżeć na ulicy wielkiego miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też nasz Pan został ukrzyżowany. I wielu spośród ludów, plemion, języków i narodów będzie patrzeć na ich zwłoki przez 3,5 dnia i nie pozwolą złożyć ich zwłok do grobu. A mieszkańcy ziemi będą się cieszyć i radować z ich powodu i będą sobie nawzajem posyłać podarunki, bo ci dwaj prorocy dręczyli mieszkańców ziemi. A po 3,5 dnia duch życia od Boga wszedł w nich i stanęli na nogach, a wielki strach padł na tych, którzy na nich patrzyli. Potem usłyszeli donośny głos z nieba mówiący: wstąp tutaj, i wstąpili do nieba w obłoku, a ich nieprzyjaciele patrzyli na nich. W tej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i zawaliła się dziesiąta część miasta, i zginęło w trzęsieniu ziemi 7000 ludzi, a pozostali przerazili się i oddali chwałę Bogu nieba. Minęło drugie biada, a oto nadchodzi szybko trzecie biada. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków. A 24 starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarze i oddało Bogu pokłon, mówiąc: dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś i który masz przyjść, że wziąłeś swą potężną moc i objąłeś królestwo. I rozgniewały się narody i nadszedł Twój gniew i czas osądzenia umarłych i oddania zapłaty Twoim sługom, prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją Twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię. Potem otworzyła się świątynia Boga w niebie i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni i nastąpiły błyskawice, głosy, grzmoty, trzęsienia ziemi i wielki grat.